na początku mojej kariery zdarzało się, że słyszałem jakieś obraźliwe nie wiem, przezwiska na mój temat. Nawet z ust nauczycieli, którzy uczyli mnie w szkole muzycznej, zdarzało się, że mówili po prostu na mnie chałturni, najzwyczajniej w świecie. Dlatego, że na początku też grałem imprezy typu wesela albo jakieś inne imprezy okolicznościowe. No i taka ksywka zapadła, no po prostu byłem chałturnikiem, nazwanym przez moich nauczycieli. No i nie mogłem już być muzykiem, bo taka osoba, która gra jakieś chałtury według nich, no to nie może być muzykiem, nie może stać na jednej scenie z muzykami z filharmonii. To chyba najbardziej bolało. Ja sam nie wiem, dlaczego wziąłem się za disco polo, bo równie dobrze mógłbym teraz grać jazz albo muzykę rockową, albo śpiewać melodię rosyjskie melodie, rosyjską piosenkę i zupełnie być w innym nurcie. I tak też było, bo przez pierwsze 6 lat, kiedy zapisałem się do szkoły muzycznej, grałem muzykę klasyczną na fortepianie. Później przeniosłem się na saksofon, grałem jazz i muzykę klasyczną, ale chyba czułem, że to nie to, że ja nie trafię do takiej szerokiej liczby odbiorców. Może poszedłem na łatwiznę i chciałem przez to, że grałem muzykę komercyjną, trafić do jak najszerszej liczby odbiorców, co zresztą też artyści tego oczekują. No i oczywiście też pieniądze wchodzą w grę. Muzyką w Polsce bardzo ciężko żyć, bo praktycznie muzyk, który skończy Akademię Muzyczną, może albo uczyć w szkole muzycznej, albo jeżeli będzie miał szczęście, zagra trzecie skrzypce w filharmonii. Więc ja raz, że poszedłem na łatwiznę, a dwa, może Bóg mi dał jakąś misję do wypełnienia, żeby pokazać ludziom, że disco polo nie trzeba się wstydzić, a dwa, że disco polo można zrobić na naprawdę dobrym i wysokim poziomie. Mieliśmy jeszcze stosunek mediów do muzyki disco polo i stosunek może nawet, nie wiem, kultury wyższej do muzyki disco polo, bo muzyka disco polo jest uważana za taką najniższą w całej piramidzie. Mnie to trochę śmieszy, tak, no bo jeżeli jest duża impreza i na jednej scenie właśnie występuje Kora i inne gwiazdy polskiej muzyki, a potem występuje Boś, co się dzieje, szaleństwo, cała Warszawa tańczy, śpiewa i po prostu bawi się najlepiej jak najlepiej do tej pory. No to chyba to jest zastanawiające i myślę, że my do tego musimy dążyć, żeby pokazać ludziom, pokazać mediom, że muzyki disco polo nie trzeba się wstydzić i że po prostu z muzyką disco polo można wyjść na salony. Tak, to jest mój sposób na życie. Mam w domu takie filmy, gdzie jest mnóstwo łez. Romanse ledwie trawię, lecz kupiłem też. Stereo dam na maksa, zrobię dźwięk na full. Fotele złączę razem, będzie wszystko cool. Kino ja i ty. Kino ja i ty.